Czy mogę rozwiązać umowę o pracę przed rozpoczęciem pracy? Im dłuższy czas między datą zawarcia umowy a dniem rozpoczęcia pracy, tym większe prawdopodobieństwo, że jedna ze stron się rozmyśli. Fizycznie stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie o pracę jako dzień rozpoczęcia pracy, co oznacza de facto, że pomiędzy dniem nawiązania umowy, czyli zawarcia umowy, a terminem określonym jako dzień rozpoczęcia pracy, stosunek pracy fizycznie nie istnieje. Jeśli jednak jedna ze stron umowy rozmyśli się po zawarciu takiej umowy o pracę, to musi skutecznie doprowadzić do jej rozwiązania. Najprostszym sposobem jest rozwiązanie takiej umowy za porozumienie stron. Jeśli jednak druga strona nie zgodzi się na takie rozwiązanie, należy tę umowę wypowiedzieć zgodnie z terminami określonymi w kodeksie pracy. I teraz, jeżeli okres wypowiedzenia zakończy się po dniu określonym w umowie o pracę jako dzień rozpoczęcia pracy, to pracownik jest zobowiązany przyjść do pracy i pracę świadczyć od tej daty. Może być też tak, że dogada się mimo wszystko z pracodawcą, że zwolni pracownika ze świadczenia pracy w okresie do zakończenia okresu wypowiedzenia. Jeśli jednak pracownik nie zostanie zwolniony ze świadczenia pracy, a nie stawi się do tej pracy, to będzie to nieobecność nieusprawiedliwiona, która może być potraktowana przez przyszłego pracodawcę jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych i będzie skutkowało rozwiązaniem umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika.